Cześć, tu Ernest! Wczoraj wieczorem na światło dzienne wyszedł oficjalny zwiastun karnetu bojowego w nowym, pierwszym sezonie rozdziału drugiego. Dowiedzieliśmy się, jakie bronie wkroczą na pole walki, jakie nowe ubiory, pojazdy itd. Ale po kolei. Zacznijmy może od medali i poziomu postaci. Jedną z nowości w pierwszym sezonie nowego rozdziału będą medale. Na ten moment wiemy, że w grze będą przynajmniej medale dla czterech różnych kategorii. Medale będzie można ulepszać, zbierając materiały, eliminacje lub otwierając skrzynki. I jest jeszcze ten medal. Z jego ikony wynika, że będzie można go ulepszać albo robiąc wyzwania, albo wchodząc regularnie do gry. Dla przykładu gracz na zwiastunie, zdobywając eliminację, ulepszył swój medal walki. To chyba jasne, że aby ulepszyć medal walki, z brązowego na srebrny i tak dalej, będzie trzeba zdobywać ustaloną ilość eliminacji w sezonie. Medal survivalisty na przykład ulepsza się m.in. otwierając skrzynki. Tak przy okazji to tutaj widać nowy typ skrzynki, z której mogą wypaść dwa leczenia, broń wysokiej jakości, pułapka i materiały naraz. Wracając to, za ulepszenie medali będą przewidziane nagrody, typu poziom karnetu bojowego czy punkty doświadczenia. I jestem ciekaw, czy nasze medale będzie można gdzieś wykorzystać, na przykład tutaj, obok naszej nazwy, którą widać, kiedy ktoś nas obserwuje. Zdobywając punkty doświadczenia, będziemy mogli jak co sezon wbijać poziom postaci. I co ciekawe, w tym zwiastunie pokazano nową animację, która będzie powiadamiać nas o wbiciu nowego poziomu podczas meczu. Do tego ta animacja zdradziła nam, że w tym sezonie maksymalny poziom będzie zwiększony do przynajmniej 150. Do 10 sezonu można było wbić maksymalnie 100 poziom co sezon. Dobra, przejdźmy do czegoś o wiele bardziej ekscytującego, a mianowicie wędkarstwa. Tak, do gry wyjdzie jakiegoś typu system wędkarstwa, dzięki któremu będziemy mogli... No nie wiemy jeszcze, po co będzie wędkarstwo, ale może będziemy mogli wyłowić jakieś przedmioty, na przykład jakieś potki czy broń. Jeśli rzucimy okiem tutaj, to widać, że do gry wejdzie pływanie. Inna scena przedstawia nam, jak jedna z postaci z karnetu bojowego skacze na główkę do rzeki. Okej, skacze z tak wysoka do tak płytkiej wody. To nie może się skończyć dobrze. Nie no, przecież to Fortnite. Przypuszczam, że skoki na główkę do wody będą ratowały nas od obrażeń od upadku, a przy okazji będzie to fajnie wyglądać. Poza tym będzie można po prostu pływać w wodzie. System pływania na pewno przyda się na plażach, które pojawią się na nowej mapie. Możemy się spodziewać tego, że rzeka na nowej mapie będzie się ciągnęła po całej wyspie, a pływanie będzie takim szybszym sposobem na poruszanie się niż pieszo. Jak już poruszyłem temat plaży, to podczas walki na plaży jeden z graczy przenosi powalonego członka swojej drużyny, co oznacza, że jeśli ktoś w naszej drużynie zostanie powalony, to będziemy mogli go podnieść i przenieść w inne miejsce splintem. Minusem tego będzie to, że podczas przenoszenia nie będziemy mogli strzelać. W temacie pojazdów to na wody Fortnite zostaną dodane łodzie. Będą mogły być przynajmniej 4 osoby, kierowca oraz 3 strzelców. Do tego widać, że łódź ma z przodu prawdopodobnie jakieś działo. Będzie pewnie skuteczny w niszczeniu wrogich łodzi. Łódki po bokach mają też silniki odrzutowe. Będą one służyły oczywiście do przyspieszenia. Na pole walki wkroczy też kilka broni i przedmiotów. Nowością będzie wyrzutnia bandaży. Na zwiastunie pokazano, jak jeden z graczy trzyma wyrzutnię z leczeniem. Przypuszczam, że będzie ona wystrzeliwała bandaże, które leczą zdrowie gracza, na którego wylądują. Inną nową bronią będzie ten oto karabin. Ma niemały celownik, więc pewnie będzie miał jakieś przybliżenie. Na ten moment wiemy jedynie, że to będzie burst. Na tym urywku jeden z graczy używa tej broni i widać, że ten dokładnie karabin strzela seriami. Tutaj za to widać, że ten karabin będzie w klasie legendarnej. W fioletowej pewnie też będzie. To jest chyba po prostu nowy wygląd wyrzutni rakiet. To za to może być powrotem starej, dobrej, legendarnej pompy, która potrafiła zabić na strzała. Ta strzelba jednak to chyba jakaś nowość. Jest też możliwość, że niektóre bronie w Fortnite otrzymały nowy wygląd i tyle, bez żadnych zmian w balansie. To może być na przykład nowy wygląd pompki. Zanim przejdziemy do nowej mapy i skinów, to omówmy jeszcze dwie trochę mniejsze rzeczy. W nowym sezonie na stacjach paliw, dystrybutory paliw po zestrzeniu będą się zapalać i po chwili wybuchać. Poza tym w grze będzie nowy sposób na chowanie się. Krzaki już nie są w modzie. Poznajcie śmietniki, w których będzie można się schować. Jeszcze jedno, ale co do tego, nie jestem pewien w 100%. W niektórych momentach pole widzenia rozgrywki zdaje się być większe niż było do 10 sezonu. Z tego powodu krąży teoria, że w nowym sezonie nasze pole widzenia albo zostanie zwiększone, albo do gry wejdzie opcja ustawienia naszego pola widzenia, po prostu suwakiem w ustawieniach. W tle teraz widzicie koncept, jak taki suwak by funkcjonował. Oczywiście w grze zostałby nałożony jakiś limit, aby nie można było ustawić aż takiego pola widzenia.
Okej. Na koniec nowa mapa skiny i emotki. W rozdziale drugim pojawiły się nowe emotki, które będzie można wykonywać z innym graczem. W tym fragmencie zwiastuna widać, jak dwóch graczy przybija sobie piątkę. Bardzo fajne. Tutaj za to widać nową emotkę chodzoną. To takie pogo, tylko że z lamą. Teraz puszczę wam pokaz zdjęć, na którym są pokazane różne skiny, ich style, malowanie na bronie, miejsce na mapie itd. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania. Zaraz, czy ryba sprzedaje paluszki rybne?